Okej, witam wszystkich. Przed czasem, witam. No, witam, Jadziu. Otworzymy okienko z pytaniami. O, Jola jest, witam Jolu, witam Jadziu, pierwsze kobiety, o, już trzecia kobieta, Anna Pusa, witam Aniu, cześć, cześć Tomusz, Tomek, Jan Kowalski, witam Piotr, witam. Jak macie jakieś pytania, zanim zaczniemy webinar, to chętnie odpowiem. A czy będzie nagranie? Tak, będzie. Tak jak i poprzedni webinar był nagrany, tak będzie teraz nagrany. Czy będzie więcej, coś więcej na temat eresji? A nie, na temat eresji nie będziemy rozmawiać, będziemy rozmawiać na temat kanału. No ale troszeczkę wspomnę na temat JP Spectrum. No jeszcze jakieś macie pytania? Chętnie odpowiem. Jak daleko wstecz patrzeć na trend, na przykład w perspektywie miesiąca lub spadkowy, trend spadkowy, a w tygodniu mam rosnący? Jolu, z reguły, tak jak ja, no bo mówię na bazie mojego doświadczenia, przede wszystkim robię to w ten sposób, że patrzę na danym wykresie, czyli na godzinowym wykresie, rozciągam go maksymalnie, oddalam go, żeby zobaczyć wszystko, co się dzieje, więc w związku z tym na godzinę bardzo dobrze widać wszystko, więc w związku z tym robimy to na godzinowym. Czasem można wejść na 4-godzinny, co też pomaga, ale pamiętajmy o tym, zwracajmy szczególną uwagę na temat poziomu wsparcia i oporów, jeśli chodzi o 4-godzinny, lub też schodzimy na 1-godzinny. Okej. Okay. W czasie tej prezentacji zrobię to. Pokażę Wam, w jaki sposób to robimy analizę. Gdzie jest dostępne nagranie z poprzedniego webinaru? O, no panowie z Tykmil powinni to pokazać, powinni wysłać link. Cześć Mariusz. Także jeśli nie wyślą, to napisz do mnie, a ja to wyślę do Ciebie.
Okej. Okay. Witam, Piotr. Cześć, Jarku. Cześć, Ryszard. No szybciej to napisz Jacku do mnie i zaraz ci wyślę link. Okay, jeszcze są jakieś pytania? O, tu już macie link. Pokazuje się link na YouTube. Masz, Jacku, tutaj jest, pokazuje się link. Także warto już tam sobie ściągnąć. Okej. Jeszcze jakieś pytania? Witam, Staszku. Cześć, Marku. Jeszcze chwilkę zaczekamy na spóźniackich. Jest trochę mało ludzi. Cześć, Marian. No dobrze, to w takim razie zaczynamy. Schowam okienko. O, tu już nagrywanie się włączone jest, także okej, dobrze. W takim razie zaczynamy. Ja zamykam wszystkie okienka tutaj z boku, żebyście w tej chwili na razie nie zadawajcie mi pytań ze względu na to, że wyłączyłem wszystkie te boczne okienka i będę robił prezentację na koniec. Zapiszcie sobie wszystkie pytania i na koniec będziemy rozmawiać na tematy, które Was interesują. Dobra, FX Club jest organizatorem wydarzenia, a Tickmill jest partnerem. Momencik. Ok, ostrzeżenie przed ryzykiem. CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze handlując CFD z Tickmill UK oraz Tickmill Europa. Powinieneś się zastanowić, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty środków. To jest dla tych, którzy nie mają pojęcia o handlu. Okej, okay. Zacznijmy. Handel na rynku Forex czy na rynkach finansowych jest błogosławieństwem i przekleństwem. Błogosławieństwem jest, bo żaden zawód nie może być bardziej ekscytujący i satysfakcjonujący niż trading. Dosłownie możesz się stać milionerem z dnia na dzień lub przynajmniej w bardzo krótkim czasie. Dotyczy to ludzi, którzy przede wszystkim znają już, wiedzą jak handlować, a nie początkujący, więc nie ekscytujcie się i nie próbujcie tego robić w momencie, kiedy jesteście początkującym traderem.
Z drugiej strony jest handel przekleństwem, ponieważ bardziej prawdopodobne jest, że na początku pomożesz stać się bogatym komuś innemu, zanim odniesiesz swój prawdziwy sukces. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy handlujemy i na początku uczymy się intensywnie, to w takim układzie, no niestety, ale wszystkie straty są plusem dla tych, którzy handlują z drugiej strony. To bez wątpienia jest najdroższe wykształcenie, jakie możesz zdobyć. A w procesie uczenia się możesz zniszczyć twoje małżeństwo, emeryturę, własny dom i wiele innych rzeczy, których zdobycie zajmuje całe życie. Także ostrożnie z tym wszystkim nie podejmujmy niepotrzebnego ryzyka, stąd bardzo często musimy zwracać szczególną uwagę na strategię, którą stosujemy. Przejdziemy do realnego wykresu. Ok, check me. Rysowanie kanałów jest względnie proste, ale wiąże się to również z pewną analizą, którą będziemy robić. Są dwa rodzaje rysowania kanałów. Przede wszystkim pierwszy jest to, że rysujemy kanał przede wszystkim na dwóch punktach pivotalnych, czyli na najwyższych punktach, które są dostępne, plus jednocześnie możemy rysować linię trendu po drugiej stronie kanału, co się wiąże, to on nie jest równoległy, ale jednocześnie pokazuje nam, co jest możliwe, w jaki sposób cena reaguje na dane zmiany. No przede wszystkim narysujmy tutaj, co ja robię? No przede wszystkim ignoruję te wszystkie ogromne szpilki, które powstają na wykresie. Ze względu na to, że bardzo często one są przekłamaniem, przekłamują nam linię trendu. W związku z tym, Staszek mi zwrócił uwagę, że nie powinienem mówić, że w związku z tym. Musimy szczególnie zwracać uwagę na to, w jaki sposób rysujemy tę linię trendu. Kanał to nie jest nic innego jak. Nic innego jak dwie linie, więc rysujemy go tutaj pomiędzy dwoma liniami. To jest kanał równoległy, natomiast pierwszą wersją kanału, który będziemy rysować, będzie kanał. W ten sposób, więc w związku z tym, tu jest, więc rysujemy go pomiędzy tym punktem, jednocześnie tutaj i tutaj. Jak widzicie, ten kanał w tej chwili jest, bardzo się zbliża, tworzy w pewnym sensie ten nasz klin, który tak naprawdę powstaje formacja ceny, natomiast tutaj tworzy się w kanale związku i dlatego widać, jaki sposób on się zmienia. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, że ta cena powoli zaczyna wyhamowywać, a w tym miejscu tutaj już zaczyna nam już powoli podnosi się, no i jednocześnie tutaj już mamy do czynienia z wyższą wysoką ceną i z wyższą niską ceną, więc w związku z tym jest zmiana kierunku. Więc tutaj możemy narysować sobie zmianę kierunku, czyli znowu kanał możemy narysować. Rysujemy kanał po dwóch punktach. Zwróćmy uwagę tutaj, że ten kanał się rozszerza, więc tutaj prawdopodobnie dochodzi do zmiany kierunku, dlatego że cena już nie ma siły na to zejść. Co jest bardzo istotne przy
przy handlu w kanale. No, przy handlu w kanale bardzo istotnym elementem jest tutaj przede wszystkim jest bardzo ważne, jak najdalej powinna cena odejść od kanału. Im głębsze są te odejścia od linii trendu, tym gwałtowniejsze jest wybicie tej ceny. Czyli pamiętajmy o tym, że im głębsze są te odejścia od linii trendu i ona jest w tej chwili naprawdę bardzo silna, więc w związku z tym należy zwracać szczególną uwagę tutaj na to, jaki sposób cena się zachowuje. Ok, a teraz to jest aktualny wykres euro do dolara. Zwróćmy uwagę, ja w tej chwili go tutaj wymarzę, ten kanał. I narysujmy go tutaj poprawnie, który dla nas jest bardzo ważny. Ok, czyli mamy jedną linię. Zwróćcie uwagę, że ta linia wychodzi dosyć głęboko i cena gwałtownie spada. Tu następuje tak zwane przyspieszenie ceny do dołu. Więc w związku z tym możemy śmiało narysować drugą linię. A tutaj jest ta linia, ok. Przepraszam. A tutaj jest, ok. I zwróćmy uwagę, że tutaj jest przyspieszenie tej ceny. Kanał w jaki sposób powstaje? Więc w związku z... Trudno mi jest usunąć ten w związku z tym, ale będę się starał. Zwróćcie uwagę, że w tej chwili mniej więcej tworzy się trójkąt, który pokazuje nam, gdzie możemy otwierać nasze pozycje. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest bardzo ładnie. Ja przybliżę tutaj. O. Zwróćcie szczególną uwagę. Jesteśmy tutaj bardzo fajnie ustawieni. Bardzo ładnie tutaj jest pozycja do otwarcia. Tu jest troszeczkę źle narysowałem, już rysuję. Czyli tutaj widzicie, przecina tą linię trendu, która powinna być wsparciem, jak tutaj wcześniej była ona wsparciem. Przecina ją długa, silna świeca z impetem. Zwróćmy uwagę na to, jak ona wygląda. Więc w związku z tym lekkie wyjście, natomiast w dalszym ciągu JP Spectrum pokazuje nam, że cena jest stanowczo w trendzie spadkowym. Kolejny, narysujemy znowu kanał. Tym razem narysujmy go jako równoległy. Będziemy widzieli, co się będzie działo. Ok. Czyli popatrzmy w tej chwili, jak to wygląda. No, w tej chwili bardzo, tak jak to wcześniej żeśmy mówili, cena odchodzi od linii trendu, próbuje do niej dotrzeć, znowu odchodzi, znowu próbuje dotrzeć, znowu odchodzi, znowu próbuje dotrzeć. Zwróćcie uwagę, próba wyjścia nieudana, znowu gwałtowny spadek ceny. No i w tej chwili ona już idzie równolegle. Pamiętacie o tym, co mówiłem na poprzednim webinarze, w jaki sposób rozpoznać zmianę trendu. Tutaj możemy śmiało to zastosować, tą metodę tradera WIG. A tutaj możemy sobie zaznaczyć. Wtedy widzimy dokładnie, w jaki sposób cena się wybija. No w tej chwili ona próbuje zejść do dołu, próbuje oprzeć się na linii trendu. Zobaczymy, czy będzie miała wystarczająco dużo siły, aby wyjść do góry. Oczywiście JP Spectrum pokazuje nam, że w dalszym ciągu jesteśmy w trendzie spadkowym. Więc tutaj jest bardzo ważne. W jaki sposób nazywamy? No, przede wszystkim, przepraszam, linia po prawej stronie nazywamy tą linię wewnętrzną, natomiast linię po drugiej stronie nazywamy linię zewnętrzną. Linia wewnętrzna jest zawsze tam, gdzie
potencjalnie następują zmiany ceny, czyli z tej strony w tej chwili mamy do czynienia tutaj, więc następuje wybicie, próba powrotu nieudana i gwałtowny wzrost ceny. To samo się dzieje w tym przypadku, kiedy mamy wybicie, próba powrotu. Tutaj mamy narysowaną linię trendu i ona gwałtownie zaczyna spadać, spadać, powoli zaczyna nam spadać. Ups. Okay, current. A tutaj mamy wykres, przykłady kanałów, czyli mamy do czynienia z równoległym w momencie, kiedy mamy do czynienia z ceną wysoką i z ceną niską, gdzie ona porusza się ruchem bocznym. W tym przypadku mamy do czynienia z ten kanał. Zwróćcie uwagę, jak bardzo ładnie jest wybity. Gwałtowne wybicie, duży impet. Oczywiście JP Spectrum jest na samym dole, dotyka strefy odwrócenia. Gwałtowny spadek. Rysujemy linię trendu, znowu ten kanał. Kanał, który nam sygnalizuje, że cena będzie za chwilę się zmieniać. I tu widzimy dokładnie to samo. Jak widać, cena próbuje powrócić, ale jest wystarczająco silny impet, dlatego że cena pozostaje powyżej tej linii, jest pewna odległość, więc w związku z tym następuje gwałtowne jej wybicie. Tutaj jest trend, tutaj jest kanał. Jeszcze jedną sekundę. To, co jest dla Was ważne, w momencie, kiedy rysujemy na przykład a czy można przewidzieć zmiany ceny na kanale? No, przede wszystkim jest to śmieszna, ja tu usunę te wszystkie linie, żeby one nie przeszkadzały nam. Już sekundę tutaj też. Zwróćmy uwagę na przykład na tę sytuację. Jak głęboko to przyspieszenie może nastąpić? No, rysujemy przede wszystkim kanał. Kanał równoległy. Czyli rysujemy ten kanał równoległy, no ale zwróćmy uwagę, że następuje gwałtowne przyspieszenie ceny. Czyli wiecie, w jaki sposób w jaki sposób ograniczamy cenę i wiemy doskonale, gdzie ona wyhamuje. Bo w takim przypadku ona eksploduje w nieskończoność i nie wiemy dokładnie, w którym momencie. No oczywiście JP Spectrum to pokazuje, ale w momencie, kiedy nie używamy JP Spectrum, jest nam trudno to przewidzieć, prawda? Więc jest pewna technika, która jest śmiesznie prosta. Więc w związku z tym robię to w ten sposób. Notabene ta technika jest opisana w mojej książce. Zaznaczam tutaj te punkty na tej linii. Może to będzie lepiej, jak usunę to. OK, usuwam to. I w tej chwili wyznaczam odległość, czyli szerokość tego kanału od początku do drugiego punktu. Oznaczam wysokość i kopiuję kanał. Zwróćcie uwagę, gdzie cena wyhamowuje. Wiemy doskonale w takim układzie, gdzie cena wyhamuje i gdzie, jak możemy w takim układzie handlować. I teraz możemy w dwojaki sposób handlować. Możemy agresywnie handlować lub też bardzo bezpiecznie, prawda? Agresywny handel to będzie mniej więcej tu w tym miejscu, żeby zająć pozycję, no chociażby i tutaj. Natomiast bardzo bezpieczne, to co dla nas jest istotne, bezpieczny handel, w związku z tym otwieramy go tutaj. Różnica polega na tym, że podejmujemy duże ryzyko, bo w momencie, kiedy cena zajdzie tutaj,
może wrócić z powrotem do wewnętrznego kanału. Natomiast jeśli to robimy na bezpiecznej, to w takim układzie, bezpieczną techniką, to w tym układzie ona tutaj daje nam pewny zysk, ale jednocześnie tracimy zysk w granicach 29 pipsów. Także są plusy i minusy tego. W związku z tym, że mogłem tutaj otworzyć tę pozycję, więc ryzyko tej pozycji było minimalne, praktycznie zerowe. No i widzimy, że ona dalej gwałtownie spada. Oczywiście tutaj możemy posłużyć się dodatkowym kanałem. Tu już. I widzimy, w jaki sposób cena zachowuje się w stosunku do kanału. Przychodzi do tej, więc kanał jest narysowany między tymi punktami, czyli punkt 1, punkt 2 i punkt 3. I w tym przypadku zwróćcie uwagę, jak cena reaguje na sam kanał. W jaki sposób handlujemy? No przede wszystkim, jeśli to jest linia wewnętrzna, to w takim układzie czekamy na formację świecy i możemy śmiało tutaj otwierać. Natomiast w momencie, kiedy cena wychodzi nam przy linii zewnętrznej, w momencie, kiedy cena wychodzi nam, zamykamy ją w jak najwyższym punkcie. Czyli w momencie, kiedy cena opada, zamykamy ją w tym miejscu i w takim układzie zysk jest dużo, dużo większy. Natomiast możemy tutaj, bo wiemy o tym doskonale, że w momencie, kiedy cena wyjdzie z kanału, zawsze do niego powraca. I dzieje się to w 90% w momencie, kiedy cena wybije, tak jak w tym, taką gwałtowną szpilką, zawsze próbuje powrócić do kanału. Zwróćmy uwagę tutaj, a wybije kanał, powraca, wybija kanał, powraca i wybija kanał i zachowuje się już tutaj ruchem bocznym. Oczywiście pamiętamy o tym, że mamy do czynienia tutaj. Ja tu szybko tak narysuję tą linię. Mamy drugą linię, która, zwróci uwagę, bardzo zbliża się do cena do linii trendu, do linii zewnętrznej kanału i w związku z tym czekamy, co będzie dalej. Także są możliwości bardzo fajne handlu. Tutaj są przykłady, tu już nie będę rysował, tylko zobaczcie, zwróćcie uwagę sobie na kanały, które będziemy rysujemy na funcie do dolara australijskiego na 4 godziny w wykresie. Widać tutaj doskonale, w jaki sposób zachowuje się cena w stosunku do kanału, gwałtowne wybicia. Tutaj mamy do czynienia również kanały, formacje tych kanałów tworzą się w ten sposób, że pokazują nam dokładnie, w jaki sposób zachowuje się cena, będzie się zachowywała cena w stosunku do samego kanału, prawda? Więc surfowanie w kanale to w pewnym sensie tak jak surfujemy na falach, polega na rysowaniu dwóch linii trendu, które nazywamy liniami kanału, które utrzymują cenę w trendzie lub w ruchu bocznym. Czyli tak mniej więcej to wygląda, jakby te linie trendu były krawężnikami i cena pomiędzy tymi krawężnikami podąża, czy to do góry, czy to do dołu. A przede wszystkim rysujemy linie na punktach pivotalnych, czyli tych tak zwanych punktach, które są najwyższe i najniższe.
Linia kanału po prawej stronie jest nazywana wsparciem, a linia po lewej stronie jest linią oporu. Linie kanału działają jak płotno, to już w tej chwili mówiłem. Jeśli któraś z tych linii zostanie przecięta, otwarta pozycja zostaje natychmiast zamknięta, czyli tak jak tu wcześniej mówiłem, w momencie, kiedy cena gwałtownie wybija ten kanał, tą linię kanału, zamykamy ją na maksymalnym zysku. Więc istnieje pięć metod handlu: konserwatywna, agresywna, wewnętrzna, odbicia i trendu. Okej. Przepraszam, nie miałem za dużo czasu na to, aby przetłumaczyć to, ale to jest śmiesznie proste, dlatego że widzimy doskonale, w jaki sposób cena zachowuje się w strukturach samego kanału, czyli pierwsza, jak widzimy, jest to kanał horyzontalny, balans siły obu grup handlujących, czyli grupy sprzedającej i grupy kupującej, jest mniej więcej taki sam i nie mamy uzgodnionego kierunku, czyli wszystko się odbywa tutaj w ruchu bocznym, prawda? Ok, czyli w tej chwili tutaj kanał jest kanał spadkowy, czyli cena spada. Oczywiście niedźwiedzie mają dużo więcej siły, czyli ta grupa sprzedających ma dużo więcej siły. Oczywiście w tym przypadku grupa kupujących nie ma nic do powiedzenia, więc zgadza się na to samo i kierunek jest ustalony do dołu. No i tak dalej. Szczególnie będziemy mówić na temat takich unikalnych sytuacji, czyli kanał jest, zbliża się, tworząc mniej więcej taki jak trójkąt. Więc grupa kupujących i grupa sprzedających w tej chwili tworzy się ciśnienie, presja w tego. Nie ma zdecydowanego kierunku, jest w tej chwili obie grupy mają tą samą siłę, ale pamiętajmy o tym, że jeśli do tego dochodzi, nastąpi eksplozja ceny, która dla nas jest bardzo istotna, bo przede wszystkim będziemy widzieli, co się będzie działo. Jeśli będzie występowała eksplozja, pamiętajmy o tym, że świece, które będą się tworzyły, będą dla nas, oczywiście będą doży, będą różne wirujące szpulki, ale pamiętajmy o tym, że może nastąpić gwałtowne wybicie w tej sytuacji. No więc tutaj się tworzy tak zwany megafon. Brakuje w tej chwili presji i w związku z tym zaczyna powoli ta cena tworzyć swój kierunek. Taką ciekawostkę wam powiem, że w momencie, kiedy zmieniają się fale, pamiętajmy, wiemy o tym, że one się zmieniają, prawda? I tworzą się i tak dalej. To, co jest bardzo istotne, żebyście wiedzieli, że w momencie, kiedy mamy dużą eksplozję ceny i ona powoli zaczyna wzrastać, powoli zaczyna zmniejszać się ten ruch i nagle on gwałtowne wybicie występuje. Początkowo duże fale, kiedy występuje duże zmiany na cenie, pamiętajmy o tym, że w końcu te fale będą coraz mniejsze. Więc w sytuacji, kiedy one są coraz mniejsze, pamiętajmy o tym, abyśmy zwracali szczególną uwagę w sytuacjach, kiedy ona zaczyna się robić płaska, bardzo płaska, i w tym przypadku będzie to sytuacja, gdzie będą występować wybicia. Za chwilę to poszukamy na wykresie. No i druga część to samo, także to są śmiesznie proste sytuacje, gdzie
Różnie cena reaguje na kanale, ale my wiemy doskonale, jak to zachowywać się. Kanał z równoległymi liniami, więc to perfekcyjny kanał z liniami równoległymi. Ja teraz przejdę może na wykres, żebyście. O, tu, nie tu, to tu. Tak? No. Momencik. Ok, już jest. A do tej pory jeszcze nie mówiłem, ale przypominam o tych poziomach wsparcia i oporu. Pamiętajmy o tym, że one są bardzo istotne. Te okrągłe liczby, czyli w tej chwili one są, odległość pomiędzy nimi jest 50 pipsów, czyli 1,10, 1,95, 1,9. Także zwróćcie uwagę, jak cena reaguje na te poziomy. Bardzo fajnie, możemy to przewidzieć, możemy dokładnie wiedzieć, gdzie i kiedy cena będzie się odzywać, kiedy cena będzie wzrastać lub spadać. Także tutaj widzimy doskonale tę sytuację, prawda? No możemy nawet i zmienimy wykres, żeby to było bardzo inaczej trochę wyglądało. Czyli rysujemy z reguły okrąg potencjalnie równoległe kanały. Analiza troszeczkę inaczej wygląda ze względu na to, że obserwujemy, w jaki sposób cena zachowuje się w stosunku do linii wsparcia. Czyli w związku z tym, że cena tutaj widzimy odchodzi i zaczyna wybijać, natomiast obserwujemy, jak cena zachowuje się, jakie odległość zachowuje w stosunku do linii wsparcia, czyli linii zewnętrznej. OK. Narysujmy jeszcze jeden tutaj kanał, który dla nas jest istotny. O, tutaj przepraszam. Widzicie to? Ja jestem zawsze, jest to pewien fenomen rynku ze względu na to, że widzimy doskonale, jak się zachowuje. Tutaj mamy. OK. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, że cena wybija do góry, wybija znowu, więc w związku z tym możemy sobie wymierzyć to. OK. Ja już to robię bardzo szybko, żeby każdy to widział. Zwróćcie uwagę, pierwsze uderzenie, gdzie cena się zachowuje. To nie jest zabawa, to nie jest mój przypadek, że tak się udało, ale tak zawsze działa, tak? Wiemy o tym doskonale i bardzo warto tą technikę stosować. A również co bardzo jest istotne dla nas, to jest zwracanie szczególnej uwagi na cenę, w jaki sposób ona się zachowuje wewnątrz kanału. A taką techniką, którą ja opracowałem, OK, to jest mniej więcej tu. A dzielę kanał na cztery części, czyli te zniesienia, które widzicie, mają 100, 75, 50, 25 i 0. Więc w związku z tym zaznaczam je co 25%. Więc zaznaczam to pierwszy. Drugi. I 25%. OK. Teraz usuwam to. A co dla mnie jest istotne? Istotne jest dla mnie to, że widzę dokładnie, gdzie mogę je otwierać i gdzie mogę zamykać pozycję. Widzisz? Pozycję, tak, dobrze. A ta część dla mnie nie jest istotna. W tej chwili tutaj w tej strefie nie mamy do czynienia z żadnymi. Nie, nic nie robimy, nie otwieramy ani nie zamykamy pozycji, natomiast
W tej części otwieramy pozycję, a w tej części zamykamy. Widzicie, w tej części zamykamy, czyli w tym przypadku nic tutaj nie robimy, natomiast pozostawiamy to i wiemy doskonale, gdzie następuje wybicie. Jest to bardzo istotny element ze względu na to, że dajemy sobie tolerancję na to, aby otworzyć te pozycje tutaj. Ja może przybliżę, żebyście więcej tutaj zobaczyli. Ok. Za dużo. Jak widzicie, tutaj cena wchodzi do środka, do tej części środkowej, której w ogóle nie reagujemy, natomiast wychodzi z niej do dołu i widzimy tutaj gwałtowne wybicie. Świeca, tak zwana świeca impetu, wybija to i jesteśmy w stanie handlować. Oczywiście w momencie, kiedy świece nie dochodzą, w tym przypadku świece nie dochodzą do naszej linii oporu, do naszej linii wewnętrznej, więc w związku z tym zamykamy w tym przypadku cenę, zamykamy naszą pozycję. Zwróćcie uwagę, w tym przypadku tutaj nie mamy do czynienia, zresztą tu jest bardzo, bardzo płaski ten ruch. Prawda? Tu jest minimalny zysk, więc w związku z tym nie ma co ryzykować. Natomiast zwróćcie uwagę, w tym przypadku tutaj cena wychodzi z kanału. I to jest bardzo prosty sposób, bardzo łatwy sposób na pokazanie własnej tolerancji, gdzie możemy bezpośrednio handlować na danym kanale. Wewnątrz kanału możemy rysować oczywiście linie, które są tak zwanymi mikrokanałami. W tym przypadku zwróćcie uwagę, mamy do czynienia. Oczywiście nie rysujemy linii trendu na dużych cieniach ze względu na to, że one nie mają racji bytu. Takim ciekawszą sytuacją jest rysowanie. Ja może zamknę, żeby Wam pokazać tutaj dodatkową możliwość. Bardzo często rysujemy na najwyższej i najniższej cenie i trudno jest czasem te cienie ignorować, prawda? Natomiast co możemy zrobić, to możemy zrobić w ten sposób, że zmieniamy na liniowy wykres i w tym przypadku możemy śmiało rysować sobie kanał na cenie zamknięcia, dlatego że wykres liniowy jest rysowany na cenie zamknięcia, prawda? Więc w związku z tym zwróćcie uwagę, rysuję tutaj. I widzimy doskonale, dużo łatwiej w tym przypadku widzimy zmiany ceny. Nie tak jak to wygląda na wykresie świecowym. Tutaj widać doskonale. Zaraz, momencie. Tutaj nie dochodziłam do tego. OK. Staram się rysować to bardzo precyzyjnie, te kanały, ze względu na jego dokładność. Jeśli rysuję kanał dokładnie, wtedy bardzo łatwo jest widać, gdzie cena się wybija, gdzie cena się zatrzymuje. OK, teraz możemy sobie narysować na przykład naszą linię wewnętrzną, czyli 25% i kolejny 25%. No i zwróćcie uwagę, widzimy dokładnie, jak to wygląda. Zmieniając wykres na świecowy, widzimy dokładnie, precyzyjnie, w jaki sposób nasz kanał się zachowuje. Oczywiście pamiętajmy o tym, że jeśli rysujemy kanały na cenie zamknięcia, no to w takim przypadku sygnały nasze będą dużo szybsze, ze względu na to, że cena zamknięcia jest zawsze
zawsze pierwszą ceną, która się pokazuje na naszym, przepraszam, ostatnią ceną, która się pokazuje na naszym wykresie, biorąc pod uwagę nasz kanał. OK. OK. Przejdźmy w tej chwili na. Tutaj mam tester, który chcę Wam pokazać. Jest tutaj. Spróbujmy narysować tak, jak to się dzieje. Zacznijmy. Przesunę wykres tak, że nikt nie będzie widział. Nie wiemy, gdzie, co i jak się dzieje na cenie, kiedy możemy rysować wykres, jak to wygląda w rzeczywistości. Także tester jest pomocny w tym przypadku. OK. Możemy narysować sobie na przykład tutaj linię kanał. Tutaj. Zduplikujemy go. OK. Zwróćcie uwagę, że cena wyszła daleko poza linię zewnętrzną, linię wsparcia. Przepraszam, linię oporu. Dużo wyżej. Możemy sobie tutaj pomóc w ten sposób, że możemy sobie pomóc w ten sposób, że możemy narysować sobie linię. Oczywiście duplikujemy tą linię. A i zwróćcie uwagę, widzimy dokładnie, precyzyjnie, gdzie, kiedy cena uderzy. W momencie, kiedy cena zaczyna wybijać nasz kanał, możemy znowu narysować sobie to przesunięcie, czyli 100% długości kanału. I wtedy będziemy widzieli dokładnie, gdzie potencjalnie się zachowa. Oczywiście, jeśli cena dalej wzrasta, rysujemy po raz trzeci, kolejny, ale widzimy, że dokładnie tą samą sytuację. Zwróćmy uwagę, w tej chwili cena tutaj powraca. Jak widzimy, próbuje wejść do kanału. Powoli wrócimy. Zwróćmy uwagę, że cena spada, wychodzi z kanału i teraz albo cena będzie gwałtowny spadek, albo ona tutaj wejdzie, przepraszam, albo ona wejdzie, powróci lekko do kanału i znowu spadnie. Także jak sądzicie w tej chwili, jak ta cena będzie reagować? No przede wszystkim zobaczmy tutaj, co się dzieje, jeśli chodzi o same świece. No przede wszystkim tutaj jest bardzo silne uderzenie, duży impet. Druga świeca, która jest też impetowa, jest doży, pokazuje się, próba powrotu do kanału. Pamiętacie o tym, o tej technice, kiedy patrzymy, jak się zachowuje w stosunku 1, 2, 3 w stosunku do tej techniki wicka. Tu jest najwyższa cena po lewej stronie, po prawej stronie jest najniższa. Zobaczmy, co będzie dalej. I cena gwałtownie spada nam. Tak? Jesteśmy w strefie neutralnej. W strefie neutralnej nie handlujemy. Te świece są bardzo małe, ale duże, duże zmiany naszego JP spektrum. Wychodzi cena. Tu już wychodzi cena, możemy śmiało otwierać pozycję. Także tutaj widzimy doskonale, w jaki sposób, bardzo prosty sposób możemy analizować cenę. Nie musimy robić karkołomnych kalkulacji, która nam pokazuje tutaj, zwróćmy uwagę, narysowaliśmy linię pomiędzy tymi dwoma punktami. Zwróćmy uwagę, co się dzieje z ceną. Cena w dalszym ciągu przyspiesza, więc w związku z tym możemy to śmiało rysować dalej. Przyspiesza, wyhamowuje tutaj i nadal spada.
Także widzicie, o, tu nie narysowałem kanału. Nieładnie, nieładnie. Więc była tutaj pierwsza próba wyjścia z kanału, nieudana. Tu już mogliśmy zamknąć. Jeśli była krótka pozycja, to mogliśmy zamknąć ją. Po raz kolejny powraca z powrotem do kanału, jak widzicie. No i znowu zmiana kierunku. Rysujemy kolejny kanał. Ups. Zobaczmy, co się będzie działo, cena spada. Ale widzimy punkt, w którym miejscu cena przebija ten kanał. O, przepraszam, nie narysowałem. Nieładnie z mojej strony. Nie narysowałem kanału. OK. Wychodzi kanał i próba wyjścia. Zwróćcie uwagę, spadki są bardzo wyraźne, bardzo jasne. Znowu rysujemy. Rysujemy kanał. Duplikujemy. Wybicie kanału. Zamykamy pozycję. Jeśli otworzyliśmy tutaj, zamykamy tą pozycję, dlatego że cena powraca z powrotem do kanału. Widzicie tutaj. Także technika jest bardzo śmieszna, jest bardzo łatwa do zrozumienia, szczególnie dla osób, które powoli zaczynają handlować. Naprawdę jest warto przejrzeć co daje technika, przepraszam, to co daje technika kanałów. To są moje namiary na mnie, także tutaj jest mój telefon, na WhatsApp możemy rozmawiać, mój adres mailowy, Skype, moja strona polska. OK, teraz. OK, będziemy patrzeć teraz, jakie mieliście pytania. OK. Robert pyta, ale dwa punkty poszedł po szczycie świecy, no, a nie po korpusie. Robert, możesz rysować na najwyższej cenie, z tym, że zwracamy szczególną uwagę na to, aby świeca nie miała ogromnych cieni, prawda? Jednocześnie druga technika jest taka, że rysujemy po cenie zamknięcia, więc pamiętajmy o tym, o cenie zamknięcia. Także macie dwa różne sposoby na to, aby wyznaczać kanały. OK, teraz jak macie jakieś pytania, to chętnie odpowiem. OK, o, no już się sypią. Czy tego typu technikę można stosować na samym wskaźniku? Na samym wskaźniku RSI. Tak, można. A gdzie rysuje linię trendu z liniowego, tylko czasem nie wiem, czy rysować po szczytach, czy brać pod uwagę wychylenia. Chodzi mi, jak łapać największe punkty stykowe. Największe punkty stykowe, jeśli chodzi o rysowanie kanałów. Natomiast można sobie pomóc zawsze fraktalami. Fraktale są, wskazują ci dokładnie tak, jak to potrzeba. Spektrum, czy jak się nazywa, bo nie mogę znaleźć tego w MT4 Tykmil, to jest RSI, jakie parametry. Michał, jest to mój flagowy wskaźnik, który jest tylko i wyłącznie dostępny u mnie. Napisz do mnie na maila, to wtedy będziemy mogli, mogę ci wytłumaczyć, co i jak. I opiszę. OK. No, słucham. Ups. Przepraszam. Tak jak w tym przypadku, zwróćcie uwagę, że ona była rysowana po cenie zamknięcia. Natomiast
Możemy rysować po cenie najwyższej i najniższej. Ja tu przybliżę wykres. Więc zwróćcie uwagę, jest świeca, która ma najwyższy, ale ma bardzo krótki ten cień, więc w związku z tym ta świeca jest bardzo dobra. Możemy śmiało na niej rysować. I teraz albo możemy ją rysować do tego punktu. Oczywiście tutaj widzimy dokładnie, co się dzieje. Cena wychodzi, próbuje powrócić. Nie ma szans na to, więc w związku z tym impet zaczyna powoli wzrastać, wychodzi do góry i jedziemy dalej. Oczywiście możemy później tą linię przesunąć dalej. Oczywiście też robimy na najwyższej cenie. I w tym przypadku widzimy doskonale, gdzie cena będzie reagować. Widzicie? Także rysowanie linii trendu i kanałów jest dla mnie fantazją. Fantastycznym narzędziem, które działa i pokazuje nam dokładnie, co się dzieje z ceną, jak ta cena wyhamowuje, jak ta cena się zatrzymuje. Także tutaj jest naprawdę warto tą technikę osiągnąć. Oczywiście przypominam o mojej książce, która jest na mojej stronie. Przepraszam. Okej. Coś jeszcze? Jakieś pytania? Technik masz sporo, ale jaką ty używasz najczęściej? No, to co widzisz u mnie na wykresie, to używam. To nie jest żadna magia. No, używam przede wszystkim linii trendu, bo przez wiele lat się nauczyłem je rysować i pasują mi zawsze i bardzo fajnie działają i widzę sygnały dokładnie. Stosuję mój JP Spectrum. No i oczywiście stosuję poziomy równe, czyli jeden co 50 pypsów, ewentualnie jeśli to jest mało poruszająca się para, czyli na przykład tak jak euro, to ustawiam jeszcze ćwiartki, czyli ustawiam 25% poziomy tutaj. Także wszystko widać dokładnie to, co się dzieje. A w górnej części jest wskaźnik stref czasowych. To chyba od którym to? O, tutaj, tak? Ten. Tak, to jest mój wskaźnik. Ja mogę udostępnić, jeśli potrzebujesz. Tak, to jest bardzo łatwy wskaźnik ze względu, bardzo fajny ze względu na to, że pokazuje mi strefy czasowe i nie muszę szukać, nie muszę patrzeć, co się działo, gdzie, kiedy, jak. Zajmuje to sporo czasu przy takiej analizie, natomiast tutaj widzimy dokładnie, kiedy się zaczęła strefa, kiedy skończyła się i wtedy jest dużo łatwiej. Także napisz do mnie maila, ja ci wyślę ten wskaźnik. Bardzo proszę. Ok, coś jeszcze? No jeszcze mamy 6 minut, więc możecie śmiało pytać. Okej, okay, Tomek, napiszcie do mnie maila, także tutaj ja wam wyślę natychmiast. Ups, przepraszam, zamknąłem prezentację. Już tutaj jest ten wykres Toronto, GMT, London, Berlin. Nie, to jest Toronto. Jest to CN Tower, nie Berlin. Przykro mi, to nie jest Berlin, ale jest Toronto. Okej. Okay. Także to jest mój adres mailowy. Możecie śmiało. Okej. Okay.
Chciałem wam przybliżyć trochę Kanadę, więc w związku z tym CN Tower jest tutaj. Nie ma problemu. OK, coś jeszcze? Jeszcze jedno pytanie? OK. No widzicie, technika jest prosta, więc już nie ma dużo pytań, bo wszyscy wiedzą doskonale, jak to działa. No jeszcze jakieś pytanie? Nie ma? Tak, to jest ta flaga Kanady. A tutaj jest CN Tower. Tu jest dom, tu jest stadion, który rozsuwa się i zamyka dach. A tutaj są wyspy kanału. Tak się nazywa Chanuk Island. Okej, okay, no to super, to dziękuję bardzo. A co jest opisane w książce? No, książka jest przede wszystkim potężną wiedzą technik, które nie znaliście, więc w związku z tym macie do czynienia z technikami, które między innymi tutaj tłumaczyłem, a która jest TL4C, jest opisana na stronie Forex Klubu, więc to jest bardzo ważne. A co jeszcze? No, jest sporo technik, także są bardzo fajne techniki, są techniki na obliczanie targetów, są techniki na obliczanie, narysowanie kanałów, narysowanie linii trendu, no, mnóstwo tego jest, plus jeszcze dodatkowo jest praktyczna psychologia, także książka jest warta, plus jeszcze są 2 godziny nagrań na temat wideo, no, przepraszam, dwie godziny nagrań wideo na temat linii trendu. Także warto jest kupić, cena jest bardzo, bardzo niska, więc w związku z tym nie ma żadnego problemu. Okej, okay, to coś, to wszystko w takim razie. $70 to nie jest majątek, także. A jest sporo wiedzy. Jest więcej jak 70, warte jest $70. OK, super. To dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. Cieszę się, że byliście w tym tygodniu. Nie zapomnijcie o przyszłym wtorku, bo przyszły wtorek jest też ważny. Prawda? Jest dla nas bardzo istotny webinar, bo mamy strategię. Także zachęcam.